Dobry wieczór Państwu. Kłaniam się. Jest nie niedziela bo wtorek, ale jest zielona poświata, a temat temat dzisiejszego odcinka no jak najbardziej pasuje do naszej rozrywkowej serii, w której to dla celów czysto rozrywkowych przywołujemy sobie jakąś teorię po to, żeby poddać ją analizie logicznej. I to trzeba bardzo wyraźnie podkreślić. Tylko dlatego, że coś jest logiczne, to wcale nie znaczy, że jest prawdziwe. Ale działa to też w drugą stronę. Tylko dlatego, że coś jest nielogiczne, to wcale nie znaczy, że jest nieprawdziwe. A tylko dlatego, że coś jest kompletnie nawet bez sensu, to wcale nie znaczy, że nasi politycy tego nie zrobią. Dlaczego mimo tego, że jest nie niedziela, to jest materiał w zielonej A no dlatego, że ostatni niedzielny Materiał o Nikoli Tesli ma już ponad 5000 łapek w górę, w tym momencie ponad 6 nawet, a to znaczy, że wykonaliście Państwo swoją część umowy, i ja wykonuję teraz swoją. Jest drugi dodatkowy materiał z tejże właśnie serii. Tak, drodzy Państwo, mam nadzieję, że on też się spodoba, on też będzie miał dużo łapek w górę, dużo komentarzy, udostępnień, bo dzięki temu będzie niósł się dalej. I mam nadzieję, że także tutaj wykażą się Państwo daleko idącą tolerancją dla reklam, które będą w tym materiale. One muszą być, żebym ja mógł na tym materiale zarobić pieniądze, bo YouTube nie płaci za wyświetlenia, komentarze, udostępnienia. YouTube płaci za reklamy obejrzane w całości lub przynajmniej przez minutę, jeśli dana reklama jest dłuższa niż minuta. A ja, no, drodzy Państwo, dorosłym facetem jestem, mającym rodzinę, gdzieś muszę. Pieniądze zarobić. Jak ich nie zarobię na YouTubie, to muszę je zarobić gdzie indziej, więc prosty rachunek. Im więcej udaje mi się zarobić procent pieniędzy, które potrzebuję na utrzymanie rodziny na YouTubie, tym więcej czasu mogę na YouTube przeznaczyć i tym więcej, i mam nadzieję, lepszej jakości materiałów Państwo dostajecie w zamian. Więc mam nadzieję, że to się wszystkim opłaca. A dziś będzie list od podróżnika w czasie, od Eryka. Człowieka, który albo jest geniuszem, albo. No albo drodzy Państwo, kimś więcej. W każdym razie, dla tych, którzy nie pamiętają, to zapraszam do pisu. Macie. To już będzie chyba szósty czy siódmy materiał na podstawie listów, które Eryk na mnie pisze. Ostatnio Eryk się na mnie zdenerwował. Przepraszam, Eryku, że Cię zdenerwowałem. Nie chciałem. Jej świadomość, że się bardzo cieszę, że ty do mnie te listy piszesz. Również dlatego, że dzięki tobie mam dość łatwe materiały. Nie muszę szukać teorii nigdzie w internecie, bo lądują one dzięki tobie u mnie na skrzynce mailowej. Eee, co mnie niesłychanie cieszy, więc Eryk, bardzo Ci dziękuję jeśli Eryk nie jest tym za kogo się podaje to znaczy, że jest naprawdę turbo inteligentnym człowiekiem moim zdaniem geniuszem, więc jeśli Eryk mnie wkręcasz to masz tym większy szacunek ode mnie bo naprawdę no, no super rzeczy robisz te rzeczy, które Eryk pisze no, no drodzy Państwo no, zresztą oglądaliście pozostałe materiały nie bez kozery te filmy, w których czytam i komentuję maile od Eryka, cieszą się dość dużą popularnością i to nie tylko jeśli chodzi o liczbę wyświetleń, ale również o tak zwane watch time, czyli ilość minut obejrzanych. Tam jest dużo więcej procent obejrzanego materiału średnio niż w typowym materiale, oczywiście nie licząc shorty, bo shorty to mają takie, taką przypadłość, że często ludzie oglądają po dwa, trzy razy, bo to są krótkie, coś coś nie odosłyszę i w shortach bardzo często jest ponad 100% watch time'u, czyli, czyli średnio ludzie oglądają więcej niż jeden raz. Tu no oczywiście prawie nikt nie ogląda więcej niż jeden raz, a dużo ludzi nie ogląda całego, ale prawie całe już tak. Także bardzo Ci dziękuję, Ryku. Materiał jest naprawdę fajny. Erik to jest osoba, która podaje się za podróżnika w czasie. I od jakiegoś czasu pisze listy. Jeśli nie znacie tej subserii w ramach naszej serii W Zielonej Poświacie, to zajrzyjcie koniecznie pierwszy link, um, przed, um, pierwszy link w opisie. Tam jest pierwszy list od podróżnika w czasie od Eryka. I on tam opisuje, jak działa. I działa. No to jest dość skomplikowane. Nie będę tego drugi raz przywoływał, bo on cały list tłumaczy, jak działa. Czy tam trzy czwarte listu tłumaczy, jak działa. To jest skomplikowane. Powiem tylko tyle, że to, co on opisuje, jest zgodne z różnymi ciekawymi teoriami. No, mamy oczywiście nadzieję, że to, co Eryk pisze, jest nieprawdą, bo Eryk opisuje bardzo ponurą wizję przyszłości, yy, która nie chciałbym, żeby się spełniła. Ale jeśli Eryk pisze prawdę, no to, to jest ta podura wizja przyszłości, ale jednocześnie to znaczy również, że on jest tym, za kogo się podaje i prawdą jest to, co on mówi, że, że on chce tej przyszłości zapobiec, więc jest szansa, że niezależnie od tego, czy Eryk mówi prawdę, czy Eryk mówi nieprawdę, to i tak nas taka wersja przyszłości nie czeka, to by było najfajniejsze, bo, no bo ona jest ponura, tak? mogę tylko zwrócić waszą uwagę, że no już ładnych parę razy było tak, że no to, co tam Eryk pisał, to się sprawdzało. No i jeszcze jedna ważna rzecz, zanim zaczniemy czytać, to ten mail przyszedł do mnie 22 września 2023 roku o godzinie 17.13, ale Eryk w samym temacie zaznaczył, że Audycję list, proszę publikację po 15. E, ponieważ ja się bałem zrobić tą publikację, po, po pierwsze, nie byłem pewny, czy po 15, to znaczy również 15, no bo no to na wszelki wypadek potraktowałem to tak dosłownie, czyli po 15, czyli 15 nie, czyli pierwszy możliwy termin był 16, no ale 16 jeszcze nie było 5000 łap w górę, w związku z tym jest pierwszy możliwy termin. Czy dzisiaj? <laughs> 17. Najpierw materiał ten ma część dla mnie. Ma część dla mnie, którą Eryk prosił, żebym wam nie czytał. To, to nie będę czytał, mogę tylko powiedzieć, że tam rzeczywiście są prywatne wiadomości dla mnie. One w żaden sposób was nie dotyczą. Więc tutaj to nie jest tak, że Erik się tam ze mną umawia czy coś, tylko no on tam odnosi się do pewnych rzeczy, które. Co do których ma rację, mówi prawdę i też słusznie zakłada, a jeśli mówi prawdę, to nie zakłada, tylko wie, no ja bym wolał, żeby te rzeczy pozostały jednak w mojej sferze prywatnej. Są to rzeczy osobiste. Nerek dobrze wie, co, co ja przeczuwam, że nadciągaj, co mnie czeka już niedługo, nie? Eee... Takie życie, drodzy Państwo. A, i co jest jeszcze ciekawe, Eryk mm, mówi, że poddał mnie eksperymentowi. I eksperymentowi, którego wy byliście obserwatorem. I teraz wszystko wyjaśni. Mm, I powiem szczerze, że ja do końca nie wiem. To jest ciekawe, bo y, miałem dzisiaj przerąbany dzień, taki, który bardzo zrył mi psychikę, powiedzmy świat się trochę wali mi osobiście, ale to jest moja prywatna, prywatna sprawa. Życie nie jest sprawiedliwe i nie będzie. Ale no, kręcę to w każdym razie tuż przed 19. Mam nadzieję, że dam radę to odpalić o 19.00, że dużo nie będziecie musieli czekać. I do czego piję? Hmm, tutaj Eryk twierdzi, że zrobił coś. W związku z tym ja zrobiłem na swoim vlogu coś i z tego wyniknie coś, i wynikło coś. I Erik tak po prostu podał time kody z naszego z poprzedniego mojego filmu, który ja powinienem wkleić. Przeczytać list od niego, wkleić fragment poprzedniego listu, no i potem on tłumaczy. No i powiem szczerze, przed nagraniem tego filmu nie odsłuchałem tego poprzedniego, e, więc ja nie bardzo wiem o co mu chodzi. W tym sensie, że nie, raczej nie pamiętam, co w tych, w tych konkretnych fragmentach tego poprzedniego materiału mówiłem, a nie miałem czasu przed nagraniem tego spojrzeć i zobaczyć, więc w sumie w czasie montowania <grym> będzie dla mnie bardzo ciekawe. Będę jakby odkrywał razem, razem z wami yy, co ten Erik nawywijał. Natomiast na tyle mocno wierzę Erykowi, że, mm, że ufam mu, że on mówi prawdę, czemu ten eksperyment miał, ma służyć. A ten eksperyment ma służyć temu, żebyście wy, moi widzowie, byli mniej podatni na wszelkiego rodzaju sugestie, wmawianie, manipulację medialną i inne tego typu rzeczy, mm, dzięki czemu będzie wam po prostu łatwiej w życiu. I nawet jeśli to się ma odbyć moim kosztem, to trudno. Niech tak będzie. Zawsze e, ja, co prawda, nie uważam, żeby dobro jednostki można było poświęcić dla dobra ogółu, ale uważam, że jeśli tą jednostką, której dobro jest ewentualnie poświęcone, jestem ja, to mam prawo taką decyzję podjąć. Nikt za mnie nie mógłby podjąć tej decyzji, ale ja mam prawo. Więc jeśli Eryk zabawił się moim kosztem, dzięki czemu wy e, nauczycie się czegoś ważnego i będzie się wam lepiej żyło to niech tak będzie. I do Eryka też nie mam o to żadnych pretensji, jeśli tak było. Sam jestem ciekaw, sam jestem ciekaw. Będzie dla mnie trochę hardkorowe, bo własny materiał obejrzę, obejrzę z zaciekawieniem, bo dopiero po zmontowaniu okaże się, co tam jest. Aha, i jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ <laughs> ten materiał... Przyszedł ten list przyszedł do mnie 22 września 2019 roku, to pozwolę sobie założyć, i to z kontekstu o tym, że tam jest nazwisko pana Bartosiaka wymówione, też, też to wynika, że Erik mówiąc poprzedni materiał, odnosi się do materiału pod tytułem Napisał do mnie podróżnik w czasie, ujawnił sekret nadciągającej wojny. Czyli piąty list od podróżnika w czasie, bo potem jeszcze Eryk pisał a propos Izraela. No ale to było jakby pisał już po tym liście, więc zakładam, że mówiąc poprzedni, to odnosił się do filmu, który wówczas, gdy pisał ten list, to już istniał. Jest w kontekście fizyki temporalnej, ewentualnej fizyki temporalnej, jeśli podróże w czasie są. przepraszam, możliwe. Jest to ostro porypane i ostro porąbane. Eee... Naprawdę eee... masakra. Eee... Ale trzeba, 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 trzeba być optymistą, trzeba umieć sobie radzić. Takie wtrącenie, już lecimy. Dzisiaj ktoś mi powiedział, że mm, był w Nowym Jorku. No i tam w Nowym Jorku było... Już, już zaczynamy, tylko taka wtrątka. Eee, no i tam w Nowym Jorku są dwie manifestacje. Jaką był? Były dwie manifestacje. Jedna proizraelska, druga propalestyńska. No i eee, to, te manifestacje były przeciwko siebie. Jedni krzyczeli tam, że tam wolna, wolna Palestyna, a drudzy krzyczeli hasła zupełnie odwrotne, nie? A pomiędzy nimi chodził koleś i sprzedawał im flagi. Jednym sprzedawał flagi Izraela, drugim sprzedawał flagi Palestyny. I ja wiem, że to może i hipokryzja i tak dalej, ale taka takie wille, taka zdolność przetrwania, takiego radzenia sobie, taka zdolność adaptacji. Nie wiem dlaczego, może powinna mnie zdołować, a, a sprawiła, że, że jakoś tak się uśmiechnąłem, że że nie ma tego złego, na czym ktoś nie dałby rady tego wykorzystać. I w momencie, w którym to zło wykorzystują jakieś korporacje, tak zwani wielcy tego świata, który, którzy niekoniecznie dobrze nam życzą, to jest oczywiście źle i tak oczywiście nie powinno być. Ale w momencie, w którym jakiś biedny człowiek, który jest ewidentnie bezdomnym, daje radę dzięki temu zarobić sobie na przysłowiową miskę zupę, to jest to taki śmiech przez łzy że nawet tak wielkie zło, jak cierpienie, które w wyniku działań fanatyków po obu stronach jest po obu stronach, może sprawić, że ktoś sobie zarobi na miskę zupy. I oczywiście to nie jest tak, że dobrze, że ci ludzie cierpią, bo ktoś zarobi na miskę zupy, wręcz przeciwnie, tego cierpienia nie powinno być. Ale no mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Ja dzisiaj mam jakiś taki bardzo nostalgiczny dzień. Witaj Krzysztof! Witam wszystkich widzów. To pisze Eryk, ja to tylko czytam. Tutaj w ogóle będę dużo czytał, a potem sobie przejdę do montowania i będę sam ciekawy, co z tego wyjdzie. Witaj Krzysztof. Witam wszystkich widzów. Na wstępie pragnę wam wszystkich gorąco podziękować. Tobie Krzysztofie za emisję podcastów, w których czytasz moje listy i jest mi bardzo miło, że mogę z tobą wchodzić w interakcję. Ja też Eryku. Niezależnie od tego, kim jesteś, czy naprawdę jesteś podróżnikiem w czasie, czy po prostu jesteś bardzo inteligentną osobą, która jest w stanie takie rzeczy wyancypować, albo wykoncypować. Zaraz częściej mi się słowa mylą. Eee... To naprawdę też bardzo się cieszę, że te listy do mnie piszesz. Wam widzowie za przychylność w komentarzach i za te wszystkie łapki w górę. Naprawdę jest to miłe. Nawet jeśli dziękujecie Krzysztofowi za ciężką pracę. Moje podziękowania przekazuję z uwagi na ciąg przyczynowo-skutkowy. Wy jeszcze raz dziękuję. No <laughs> drodzy państwo, napisać taki list, a przeczytać taki list to są dwie zupełnie inne rzeczy. Podziękowania należą się Erykowi, nie mnie. Dzisiejszy list będzie ponownie nieco inny. Ten list będzie realizacją kolejnego kamienia milowego. To, będzie ko to nie będzie kolejny bełkot osoby, która podaje się za podróżnika w czasie. W tym liście nie napiszę, co Was czeka i że jutro, jak wyjdziecie z domu, to stanie się coś. A pojutrze coś innego a za jeden rok lub sto lat będzie tak lub inaczej. No, zwłaszcza, że jest takie przysłowie, które mówi, że jakby człowiek wiedział, że upadnie, to by się położył, nie? Gdyby na przykład Eryk mi napisał, że jutro wyjdziesz z domu i na przejściu dla pieszych, nie wiem, potrąci cię samochód i cię zabije. No to gdybym Erykowi uwierzył, no, to pewnie bym z domu nie wyszedł. A jakbym musiał wyjść z domu, to bym robił wszystko, żeby tego dnia nie przechodzić przez ulicę. A gdybym już musiał przechodzić przez ulicę, to na pewno nie na pasach, no bo na pasach bym mnie samochód zabił, nie? <laughs> Czyli w tym wypadku, udzielenie takiej informacji temporalnej przy założeniu, że zostanie ona potraktowana poważnie w sposób oczywisty i jednoznaczny zmienia, przysz zmienia linię czasową, zmienia. Przes przy przyszłość. I tutaj się zaczyna robić ciekawostka z różnymi paradoksami, i tak dalej. Bo załóżmy, że taki Eryk siedzi sobie w takiej przyszłości i on wie. Albo on przes bardziej bo przesyła swoją świadomość z przyszłości do teraźniejszości. No to powiedzmy, że on potem jego, jego świadomość wróci do tej przyszłości i tam się dowie, że no woźniak żyje, a miał się zabić. Znaczy w sensie, że. Ktoś go samochodem, nie? Eee, mm, ktoś go samochodem. Eee, no i teraz jest pytanie, czy on ma świadomość, jaka miała być linia czasowa pierwotna? Jak bardzo jego działanie zmieniło linię czasową? Czy ja miałem nie żyć, a żyję? I że w związku z tym powstała nowa linia czasowa, która wynika z tego, że ja mogę oddziaływać na społeczeństwo, ale. Fakt tego, że na przykład że ktoś mnie ukatrupił na przejściu dla pieszych nie oddziaływuje, no, no, no bo nie istnieje, tak? A może na przykład to by sprawiło, że zostałyby jakieś zmienione przepisy odnośnie tego, jak można poruszać się pojazdami po ulicach, bo może, nie wiem, kogoś by to ruszyło i dzięki temu na przykład jakiś inny kierowca nie rozwaliłby na pasach kogoś, to na przykład wynajdzie lek na raka. Czyli to, że ja przeżyję, to miliardy ludzi przez to umrą. Trochę kurde, przerąbane, nie? Ale w sensie, czy on to pamięta? By pamiętał, czy on na przykład by miał jakby update świadomości, że no kurde, je ja żyje. <laughs> Tylko wtedy pytanie, że, że, czy że on już jakby. No, nie, nie cofnął, przesyłając swoją jaźń, nie wiedziałby, że mnie by groziło to, co by groziło, i pytanie, czy jak on by mnie nie ostrzegł, to ja bym nie wyszedł jednak z domu i to by mnie jednak nie ukatrupiło. To są rzeczy, które są dla mnie kompletnie ryjące, baniak. Ale bardzo ciekawe. Jestem umówiony na nagranie z pisarzem science fiction, który m.in. jest. Um... No jakby powiedzieć, zaznajomiony z różnymi teoriami o podróżach w czasie, chętnie na ten temat z nim potero, poter, to, teoretyzuje bo mm, z tymi podróżami w czasie, no to teoretycznie one są całkowicie niemożliwe, nie? Ale wiecie, tyle rzeczy, które są teoretycznie niemożliwe, po latach stają się faktem, że mi się wydaje, że tylko dlatego, że my czegoś nie umiemy zrobić, to wcale nie znaczy, że trzeba z automatu mówić, że to jest niemożliwe. Może bezpieczniej, a na pewno bardziej pokorniej jest mówić, że my na razie nie umiemy tego zrobić. A to jest zdecydowanie nie to samo. Lecimy dalej z tekstem. Dzisiejszy list, yy, przeczytajmy od początku tego akapitu. Dzisiejszy list będzie ponownie nieco inny. Ten list będzie realizacją kolejnego kamienia milo, milowego. To nie będzie kolejny bełkot yy, osoby, która podaje się za podróżnika w czasie. O, Eryku, to co ty mówisz, to nie jest bełkot. Bardzo ciekawie piszesz. W tym liście nie napiszę do was, czek, yy, yy, nie napiszę co was czeka, że jutro jak wyjdziecie z domu, to stanie się coś, a pojutrze coś innego, a za rok lub 100 lat to będzie tak lub inaczej. Tak, zapewne zauważyliście, Moje przekazy są nieco inne. Oczywiście wpisują się one częściowo w powyższy schemat, gdyż w jakiś sposób muszę skierować Waszą uwagę, ale mój przekaz oraz moje działanie jest inne. Dlatego, słuchając moich listów, starajcie się dostrzegać te białe literki na białym tle. Mam nadzieję, że zrozumieliście. No, wydaje mi się, że tak. Przynajmniej wydaje mi się, że ja zrozumiem. Nie oceniajcie negatywnie prowadzącego, gdyż on tylko czyta i publikuje, ponieważ jakoś musi się utrzymać i swoją rodzinę. Być może z wielu z, być może z wielu z was już, chyba wielu z was już to rozumie, gdyż. Dostrzegło, że listy od tego podróżnika są nieco inne, znacznie odbiegają od pozostałych przekazów osób, które się za podróżników podawały. Ale pamiętajcie, że jeśli się powtórzę w jakiejś kwestii, to tylko dlatego, że chcę zwrócić uwagę i dotrzeć do tych, którzy jeszcze nie rozumieją lub mają wątpliwości. Dziś. W dniu, w którym prowadzący zdecydował się opublikować tę audycję, a wcześniej za jego zgodą i przy czynnym udziale prowadzącego, gdyż nagrał, przeprowadziłem eksperyment myślowy oparty na doświadczeniu, które się odbyło. Od razu powiem, ze mną nic nie uzgadniał. <laughs> Eksperyment myślowy odnoszący się do analizy zjawiska już dokonanego zjawiska oddziaływania temporalnego, które, jak powyżej wspomniałem, już się wydarzyło i które większość z Was widziało, w którym prowadzący oraz Wy w sposób nieświadomy brał, braliście udział jeszcze raz podkreślę ja też nie wiedziałem. Adnotacja, Krzysztof, staram się nie spoilerować. OK, masz moją uwagę, Eryku. W tym zjawisku prowadzący był obiektem, z kolei wy pełniliście rolę uczestnika, obserwatora. W tej chwili proszę widzów o uwagę, gdyż chcę przekazać bardzo istotną wiadomość. Wszystkie osoby, widzowie, które podejrzewają, że mają problemy natury emocjonalnej lub zdiagnozowane problemy z depresją lub schizofrenią lub inną chorobą psychiczną, powinny, powinny zakończyć oglądanie tej audycji. Audycji także nie powinny oglądać osoby poniżej 12 lat, gdyż pomimo charakteru rozrywkowego przeprowadzone doświadczenie miało charakter paranaukowy i może zostać zinterpretowane w nie, niewłaściwy sposób przez osoby, które nie rozumieją, że audycja ma charakter rozrywkowy. Pozostałych widzów, którzy lubują się w analizowaniu,. Otaczających ich zjawisk zachęcam do oglądnięcia tej audycji do końca. Może ta audycja będzie dla Was bardzo ciekawa. Oczywiście, łapka w górę i komentarz będzie bardzo mile widziany. To, co za chwilę zobaczycie, będzie i byliście świadkami, będzie dla Was, dla Waszych umysłów bardzo, ale to bardzo trudne do zrozumienia. Będziecie próbowali wyjaśnić sobie to zjawisko w jakiś logiczny sposób. Wielu z was dojdzie do wniosku, że całość jest odegrana i dogadana z prowadzącym. Tak możecie nie uwierzyć. To ja powiem tyle: nie jest ze mną dogadana. Ale tak pewnie mi nie uwierzycie. Wiecie, są tacy ludzie, którzy uważają, że ja sam do siebie te listy piszę. Zamiast po prostu znaleźć sobie jakąś yy, teorię gotową na internecie, przeczytać yy, i skomentować, to, że mam czas sam do siebie takie listy pisać. Yy, jednocześnie ci sami ludzie bardzo często piszą, że jestem kretynem i uważają, że sam do siebie piszę te listy. A te listy ewidentnie pisze do mnie no, co najmniej geniusz. Bo one są bardzo inteligentne. Więc. Jednocześnie mnie wyzywają i schlebiają I To jest bar bardzo, bardzo ciekawe. No ale rzeczywiście, możecie nie uwierzyć, że to nie było ustawione. Uwierzcie mi, że nie było ustawione, <laughs> e ne. ale możecie oczywiście nie uwierzyć. Oczywiście prowadzący, po publikacji audycji może poddać się badaniu na wariografię, ale pozostaną sceptycy, którzy stwierdzą, że zapewne oszukał wariograf. Więc czy to ma sens? No, oczywiście, że będą tacy, którzy tak powiedzą. Jednocześnie będą mówić, że jestem kretynem, który nic nie umie, a jednocześnie jestem na tyle inteligentny, żeby szukać wariograf. Eee, to jest ciekawe, jak ludzie eee, zmienni są, że się tak wyrażę. W tym miejscu dodam od Ciebie. W przyszłości do podróży temporalnych nie kierują każdej osoby jak leci, ale ten wątek może na inny list. Jak ktoś się nadaje i decyduje się zostać podróżnikiem, to podejmuje bardzo ciężką decyzję, gdyż podróżnik ulega dezintegracji. Zaś informacja będąca kopią podróżnika podróżuje w czasie. Przy czym należy pamiętać, jak w poprzednich listach wspomniałem. Jest to, jest kopią degradującą się kopią. Tak. Bardzo mi przykro z tego powodu. No i kopią. Czyli Erik już nie żyje. I tutaj. Jak to jest skomplikowane. I tutaj zapraszam, właśnie, żebyście sobie zajrzeli w pierwszej. W ogóle w opisie macie linki do, do wcześniejszych listów Eryka. on w pierwszym. Tłumaczył, jak to mniej więcej działa, jak to, o co tam chodzi i tak dalej. Nie będę się powtarzał. Zapraszam, właśnie, żebyście sobie przypomnieli ten materiał. <laughs> Z standardowego empirycznego punktu widzenia każdego człowieka ja nie żyję. Zaś moje oddziaływanie na określoną osobę opisałem. Tu mogę się zgodzić ze sformułowaniem chwilowego opętania, na co trafnie zwrócił uwagę prowadzący. Krzysztof, dziękuję. Widzę, że widzę, że ogólnie rozumiesz i starasz się tę kwestię widzą wyjaśnić. Dzięki za docenienie. Starać to się zawsze staram, ale miło, że że uważasz, że rozumiem. Wielu z was już zapewne się niecierpliwi. Zastanawiacie się, co ten podróżnik w czasie odwalił w poprzednim liście. O czym on teraz pisze? Co to za brednie? W jaki sposób poprzednia audycja? Była formą eksperymentu odnoszącego się do oddziaływania temporalnego przez podróżnika. Na kogo podróżnik oddziaływał. I tu troszkę Was zaskoczę, gdyż stwierdzę, że w tej chwili ten eksperyment trwa i się jeszcze nie zakończył. Nawet stwierdzę, że po audycji będzie trwać i prędko się nie skończy. Z Waszego punktu odniesienia pozwolę sobie wyjaśnić, że w w obecnej chwili zakończyła się pierwsza faza eksperymentu, zaś obecne, obecnie trwa druga faza eksperymentu. Tak, w tej chwili trwa, y, trwa doświadczalna druga faza eksperymentu. Odnoszę się do czasu, w którym to ma miejsce. Więc zadajmy pytanie i udzielmy odpowiedzi. Kto oddziaływuje? Podróżnik piszący list. Na kogo? Przez, no, y, przez nosiciela, który pisze list. Przez prowadzącego audycję, czy zostały naruszone zasady wolnej woli? Tak, w odniesieniu do nosiciela, gdyż ten w obecnej chwili, jak pisze list i jak pisze list, nie panuje nad własnym ciałem. Nie w odniesieniu do prowadzącego, gdyż prowadzącej w chwili pierwszego czytania działa z własnej woli, a w chwili, gdy zdecydował się go opublikować, Czyli uruchomił kolejny proces, też działa z własnej woli. Do czego zmierzamy? Do uświadomienia Wam, że powinniście wykształcić w własnych procesach myślowych odpowiednie procesy odpowiedzialne za analizę bodźców oraz informacji, które do Waszych mózgów docierają. Na tej podstawie wykształcicie procesy przewidywania kolejnych zjawisk. I posiądziecie umiejętność kwalifikacji na bezpieczne, niebezpieczne. Tak, umiejętność spowoduje, że wasze decyzje zapewnią wam i waszemu potomstwu dobre życie. Przykład. Od tej chwili wielu z was, jadąc w śnieżną noc, spuści nogę z przysłowiowego gazu i dojedzie szczęśliwie do domu. Będzie, będziecie się cieszyć spędzeniem czasu z bliskimi i rodziną, to będzie oznaczać, że wasz umysł odrzucił przysłowiowe różowe okulary, które wpływają na nonszalanckie zachowanie. Zaczniecie się ukierować logiką, zrozumiecie zależność, przyczyna, skutek, konsekwencje. Konsekwencje będące jednocześnie kolejną przyczyną, i tak dalej. Aby nie przedłużać, może zaczynajmy strasznie pokręconą część tej audycji. Jak wspomniałem, pisząc list, który był Wymitowany w poprzedniej audycji, a ja od razu powiem przed bo on mówi poprzedniej względem, gdy ten list pisze. Eee. Jak wspomniałem, pisząc list, który był wymitowany w poprzedniej audycji, uruchomiłem proces oddziaływania temporalnego. Eee. Osiągnięcie mojego celu było dla mnie jasne. Aby eksperyment się powiódł, prowadzący musiał mieć rolę obiektu doświadczalnego, zaś wy mieliście być obserwatorem eksperymentu. Aby eksperyment się powiódł, moje działanie musiało być subtelne. Więc dla osiągnięcia celu posłużyłem się prowadzącym. Przepraszam, posłużyłem się wypowiedzią Jacka Bartosiaka. Bez oceny. Aby eksperyment się powiódł, moje działanie musiało być subtelne. Więc dla osiągnięcia celu posłużyłem się wypowiedzią Jacka Bartosiaka. Bez oceny. Rzeczywiście, dobrze, Kuma. Gdyby zrobił to w sposób taki bardzo chamski, ordynarny wprost, to na mnie by nie zadziałało. A ponieważ osoba Jacka Bartosiaka jest mi dość dobrze znana, również za sprawą rzeczy, które robił w czasie, gdy zaczynała się wojna w Ukrainie, przepraszam, na Ukrainie i już nieco później, oraz co robił wcześniej tych koszartów z pisem, te e, c, spółka od CPK i tak dalej, no to. Mm... E... Mm... Tyle. Lecimy dalej. No to rzeczywiście, no, pewnie tam zadziałało. To no, pewnie dało się, się subtelnie, że się tak wyrażę, wiedząc, jak ja mam pewne nastawienie, jaką mam wiedzę. Nie dało się mną subtelnie zmanipulować. Zobaczymy na ile mnie zmanipulował. Działałem tak jak działają ci, którzy chcą doprowadzić do waszego zniewolenia. W skrócie przekierowałem waszą i prowadzącego uwagę. Czyli rozumiem, że on teraz działa trochę na zasadzie szczepionki. Pokazuje jak mnie zmanipulował. I dzięki temu, że pokazuje jak mnie zmanipulował to wy się nie dacie zmanipulować. Bo się nauczymy, w jaki sposób nami manipulują. Jeszcze raz. Działałem tak, jak działają ci, którzy chcą doprowadzić do waszego zniewolenia. W skrócie, przekierowałem waszą i prowadzącego uwagę. W tym miejscu pragnę spostrzec, że źli ludzie w celu osiągnięcia własnych korzyści, którzy chcą sprowadzić na was masę nieszczęść. tak działają. Moje działanie ma na celu zobrazowanie wam zjawisk związanych z przekierowaniem uwagi, a jednoczesnym ostrzeżenie was przed zagrożeniem. Dlaczego tak działałem? W poprzednim liście wspomniałem jasno, że zobowiązano mnie do realizacji z góry określonego celu odnoszącego się do matematyki temporalnej, ale jak wiecie, sama matematyka bez doświadczonego Udowodnienia zjawiska pozostaje tylko matematyką. Więc zdecydowałem się na poprzedni list, proszę, więc zdecydowałem się, aby poprzedni list był pierwszą fazą doświadczalnego eksperymentu paranaukowego. W tym miejscu, proszę Cię Krzysztofie, puść poprzedni materiał. Mniej więcej od 23:40 do 24:37 to posłuchajmy. Jeszcze nie wiem, co tam jest w tym momencie. Wyjaśniam, że zobowiązano mnie do realizacji z góry określonego celu, a niestety jednym z celów pośrednich, tak zwanych milestone, jest wyjaśnienie wam zjawisk odnoszących się do matematyki temporalnej. W tym miejscu potwierdzę słowa jednego z nich. Tak. Też należy do grupy, która Realizuje swój cel. Nasz cel znacie praktycznie od pierwszego listu. A jeśli ktoś nie pamięta lub pierwszy raz ogląda audycję z cyklu list od podróżnika w czasie, to przypominam, że naszym celem jest zapewnienie Wam i Waszym potomkom świadomego i coraz i co ważniejsze, wolnego istnienia w nadchodzącej przyszłości. Jak słyszycie i widzicie, poinformowałem Was, do czego zostałem zobowiązany. Oraz uruchomiłem pierwszą fazę eksperymentu eksperymentu doświadczenia, którego obiektem był sam prowadzący. Wy zaś byliście uczestnikami obserwatorami. Krzysztof, ponownie proszę puść poprzedni materiał mniej więcej od 24,38 do 25,17. Też nie wiem, co jest w tym fragmencie. Dowiem się na montaż. W tej chwili z góry dziękuję Krzysztofowi za jego zaangażowanie. Jednocześnie pozwolę sobie teraz skierować słowa do prowadzącego. Krzysztof, bardzo cię proszę, zanim opublikujesz ten list i opublikujesz materiał wideo, do którego prześlę ci link, proszę przeanalizuj, co ci podesłałem. Następnie skomentuj całość w, odp w odpowiedni, wedle... Własnego uznania sposób, to już zrobiłem. Sam list czytaj w miarę szybko oraz proszę przećwicz fonetyczne słówka, które mogą być dla widzów niezrozumiałe. Jak słyszeliście i widzieliście, poinformowałem prowadzącego, że będziecie mieć problem z wyraźną wymową fonetyczną słówę. że będzie. Co ja będę miał. Jak słyszeliście i widzieliście, poinformowałem prowadzącego, że będzie miał problem z wymową fonetyczną słówek, które dla widzów będą, będą niezrozumiałe, i prosiłem, aby poćwiczył słówka, czyli wskazałem zagrożenie. Co się wydarzyło? Krzysztof, ponownie proszę pójść poprzednim materiał. Mniej więcej od 31,22 i tutaj jest, tak napisano 31,22 do 25. 46. Więc tutaj sprawdzę na montażu, albo chodzi od 3122 do 3546, albo jest za, bo, bo się Erykowi trójka z dwójką źle kliknęła, albo przestawił, czyli że trzeba od 2546 do 3122. Zobaczymy co będzie miało większy sens. Puszczam. Też nie wiem co tam jest. Jeśli wprowadzimy zmianę w dowolnym regionie w przestrzeni fazowej układu dynamicznego, to w miarę jego ewolucji w czasie, zmiany zaczną wpływać na inne regiony i nastąpi mieszanie według funkcji ergodycznych. Nasze metody obliczeń na podstawie funkcji ergodycznych pozwalają przewidywać zachowanie jakościowe i ilościowe procesu w dalekiej przyszłości, nie znając dokładnych wzorów na przyszłe położenie cząstek. Czyli potrafimy ekstrapolować proces, ale nie mamy możliwości ekstrapolacji zachowania pojedynczych jednostek. Czyli wiedzą, w którą stronę będą się pewne rzeczy działy, ale nie są w stanie przewidzieć, jak konkretne osoby się zachowają? Na przykład, czy ja zdecyduję się odczytać ten list, czy też nie. Odnosząc się do powyższego, jeśli przyjmiecie, że zbudowani jesteście szcząstek, to z, głęb w głęboko, z głęboko uproszczonego punktu widzenia działamy tak, aby przyszłe. Organizmy zbudowane z cząstek były ludźmi, nie wynaturzonym czymś, co będzie formą roju cyberhumanoidów, których procesami myślowymi będzie sterować świadoma istota, zwana potocznie, potocznie SI. Jak łatwo się domyślić, dla samego wszechświata, jego działania, z punktu widzenia fizyki kwantowej i cząstek. Nic się nie zmieni. A co za tym idzie, bardzo mi przykro, że to tak zabrzmi, ale jesteście jako stworzenia ludzkie nieistotni, gdyż jesteście jedynie rozmytą energią bardziej, bym to nazwał, kupą cząstek elementarnych, która tworzy człowieka. To wasz egoizm i procesy myślenia nakazują wam myśleć, że jesteście ważni. Stworzeni nie wiedzieć czemu przez Boga. Ale gdyby nie ten egoizm, to nie walczylibyśmy o waszą i naszą, naszą przyszłość. Jeśli dobrze rozumiem, on to nazywa egoizmem. A może. To jest dusza. Może to jest to coś, co odróżnia nas od istot niematerialnych, nieposiadających. Przepraszam, nie, nie tyle niematerialnych, co nieożywionych. Że my chcemy żyć, że my jesteśmy świadomi, że my chcemy. E... Hmm, chcemy chcemy istnieć, że my mamy świadomość, mamy wolę, mamy pragnienia. Może to o to, drodzy Państwo, chodzi, jak myślicie, że to, co nas odróżnia, to jest właśnie ta wola. Ale skończmy z tą matematyką, fizyką, gdyż dla wielu widzów zrobi się nudno. A to, jest, a to nie jest wykład o na politechnice, tylko audycja o charakterze rozrywkowym. Dokładnie. Lubię Eryka. Bardziej przyziemnie odniosę, odniosę się do zjawisk i tego, co robimy. Wybaczcie, ale posłużę się przykładem wojny na Ukrainie na Ukrainie. Brawo Eryk. Mówimy na Ukrainie poprawnie po polsku jest na. Tak, to się wydarzyło, ale powiedzmy, że prowadzący się nie starał. Dla twojej wiedzy Krzysiu, jak kierowałem słowa do ciebie w poprzednim liście, to nie był przytyk, tylko ostrzeżenie. Wyjaśnienie dla widzów. W ramach przeprowadzonego doświadczenia paranaukowego przyjmijmy, że jako podróżnik w czasie wiedziałem, że się to wydarzy oraz ostrzegłem. Oczywiście mogłem prowadzącemu napisać, że w określonej minucie i sekundzie audycji nastąpi problem fonetycznej wymowy określonego słowa, ale jeśli bym prowadzącemu wskazał to słowo i ściśle określony czas, to mając na uwadze charakter zjawisk temporalnych prowadzący by Przećwiczył to słówko, wymówiłby je w sposób poprawny, zaś ja nie przeszedłbym do drugiej fazy eksperymentu, jakim jest ten list, oraz kolejnych faz, jakimi jest oddziaływanie, gdyż nie posiadałbym bezstronnego dowodu, a co za tym idzie, nie uruchomiłbym kolejnego procesu. Powinniście także wiedzieć, że każde nasze oddziaływanie, aby było skuteczne, musi być przeprowadzone w sposób niezwykle precyzyjny, a co najważniejsze, subtelny. Krzysztof, subtelność działania bardzo dobrze wyjaśnił na przykładzie srebrnej monety. Więc to, czego teraz jesteście świadkiem, jest powiedzmy taką przysłowiową srebrną monetą proponuję aby w celu uhonorowania prowadzącego przedmiotowe doświadczenie którego byliście przed chwilą świadkami nazwać efektem srebrnej monety a dlaczego bo ono w tej chwili bo ono w tej chwili to doświadczenie trwa a po zakończeniu tej edycji nadal trwać będzie czego was uczymy jeśli jest przekaz Jaki, czego was uczymy, jaki jest przekaz? Odpowiedź, wyuczenie w własnych procesach myślowych zjawisko analitycz, analitycz, analitycznego weryfikowania bodźców w celu odpowiedniego reagowania, aby nie dopuścić do wielu negatywnych zjawisk. Wyuczenie was analitycznego myślenia sprawi, że wszelkie przyszłe formy Pokrętnego oddziaływania przez złych ludzi na wasze przyszłe decyzje okażą się nieskuteczne, ponieważ każdorazowo oddziaływanie tych osób, którymi kierują złe pobudki, będzie przez was w właściwy sposób oceniane i wystąpi wasz zdecydowany sprzeciw. Na zakończenie, wiem, że pozostawiam was z przykładem eksperymentu temporalnego, który. I jeśli przyjmiecie, że nie był dogadany z prowadzącym, to jest wręcz dla was niewiarygodny. Nie wiem, ja nawet nie pamiętam, co w tamtych momentach mówiłem. Mam nadzieję, że Eryk mnie za bardzo nie ośmieszył. Jak to ośmieszył? I tak, dla wielu ludzi jestem śmieszny. Wiem, że w części z was wystąpił proces wyparcia. Cóż, póki co. Na ten czas każdy z Was ma możliwość decydowania o sobie, mając prawo do własnych opinii i stanowiska. Oby tak na, na wieki pozostało. W dalszej części skieruję słowa do prowadzącego. Krzysztof, bardzo, ale to bardzo Cię przepraszam. Wiem, że może Ci być przykro, ponieważ zachowałem się niewłaściwie w stosunku do Twojej osoby, z uwagi, że potraktowałem Cię jako obieg doświadczenia. Jeszcze raz przepraszam. Eryku, nie wiem co ty tam wywinąłeś, bo nie pamiętam co ja wtedy mówiłem, ale jak już mówiłem, nie mam do ciebie żadnych pretensji. Przynajmniej teraz. Mam nadzieję, że nie okaże się dwulicowym idiotą i nie, nie zacznę ich mieć po tym, jak się okaże, że, że zrobiłeś ze mnie jakiegoś ostrego idiotę. Zresztą nie wiem czy zrobiłeś. Mam nadzieję, że nie. A może nie zrobiłeś? Zobaczymy. Ja cały czas podtrzymuję, że bardzo się cieszę, że piszesz te listy i mam nadzieję, że jeszcze będą przychodzić kolejne. E, nie ma za co przepraszać. Pozdrawiam się Krzysztofie oraz Twoich widzów. Jak się podobało, to łapki w górę i komentarze oraz Krzysiek spędzaj z rodziną. Wiesz. No wiem, Eryku. Wiem. Nie trzeba być jasnowidzem ani podróżnikiem w czasie, żeby wiedzieć. Trzymaj się, Eryku. Trzymajcie się, widzowie. Pozdrawiam Was. Do zobaczenia. Pa!